Wielki jest nasz Pan. Amen. Halleluja. Jemu jest chwała, Jemu cześć, Jemu dziękczynienie. Krzysiek już zaczął kazanie mówić i tak się modliłem w duchu, mówię, Boże, niech mówi dalej, może coś nowego się dowiemy. Pan jest cudowny. Wiecie, kiedy Pan czyni rzeczy, to nikt z ludzi nie jest w stanie podważyć tego. Kiedy my różnymi naszymi wymówkami, różnymi naszymi tłumaczeniami potrafimy sobie dużo wytłumaczyć. Naprawdę medycyna też dużo potrafi wytłumaczyć. I ja dziękuję Bogu za służbę zdrowia. Dziękuję za to, że tak cudownie i w wspaniałym miejscu żyjemy. Amen. Dziękuję Ci za to Bogu, że żyjemy w Polsce południowej w dodatku. Wszyscy? Czy może goście jacyś są z północnej Polski? Niech pomachają. Wschodniej, zachodniej? Wiecie, dziękujmy za nasz kraj, dziękujmy za to, że żyjemy w takim kraju. Dziękujmy Bogu za to, że mamy wspaniałe służby dookoła nas. Ale wiecie, przy tym wszystkim jest jedno niebezpieczeństwo, że wtedy człowiek czuje się bezpieczny, polegając na własnym rozumie, polegając na sobie. A Słowo Boże mówi co? I ukorzy się mój lud. Amen? Otwórzmy to, to jest dobre słowo. Amen, halleluja. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się co? Modlić. I szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszone. Bo wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Halleluja. Świątynia to nie budynek, ale to ty i ja. Świątynia to ciało Jezusa Chrystusa. Amen. I Bóg chce patrzeć cały czas na Ciebie. Chce patrzeć na Ciebie. On jest, chce zwrócone mieć swoje oczy na Ciebie. Ale początek tego słowa jest i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I co zrobią? I będą się modlić. Drugi krok. Następny krok i będą szukać mojego oblicza. Bardzo się mi podoba to słowo, które Krzysiek przeczytał. Ja bym prosił Ciebie, Krzysiu, żebyś to na koniec jeszcze przeczytał. Musimy to pamiętać. Szukaj Boga. I niech przynosi Ci to rozkosz, niech przynosi Ci to radość. Amen? Bo to jest temat mojego kazania dzisiaj. Chcę, abyśmy nauczyli się, abyśmy zaczęli, albo jeżeli szukamy Go, abyśmy goręcej i głębiej zaczęli szukać Pana. I aby to sprawiało nam przyjemność. Aby to sprawiało Ci przyjemność w Twoim życiu. Amen? Halleluja. Chcę czytać z dwóch miejsc Słowo Boże. Otwórzmy może Księgę Joba, 22 rozdział. Księgę Joba, 22 rozdział, 24 werset. I drugie miejsce będzie z Ewangelii Mateusza. I chciałbym te dwa miejsca, dzisiaj będziemy czytać, ale chciałbym, żebyśmy mogli pragnienie naszego serca otworzyć, aby zacząć szukać Boga w inny sposób. Chcę was zabrać na wycieczkę, chcę was zabrać w takie miejsce, gdzie Bóg może w realny sposób dotykać naszego życia, gdzie On może dotykać każdej twojej potrzeby. Kiedy mówisz do Niego, a On odpowiada. I Ty odpowiadasz na Jego odpowiedź. Kiedy Mu zadajesz pytania, Panie, ale jak to możliwe? On Ci odpowiada, jak to jest możliwe. Takie miejsce, kiedy kończy się już zwykłe tylko odmówienie modlitwy, ale wtedy, kiedy zaczynasz rozmowę z Nim i staje się to przyjemnością dla Twojego życia. Czytajmy 22 rozdział, 24 werset. Ja przeczytam z tego nowego tłumaczenia, dlatego, że sprawdzałem ostatni wiersz, bardzo się mi podobał. Wszystkie inne są bardzo podobne. Pilnujcie tego słowa, ale ostatni wiersz, zwróćcie uwagę, bo Duch Święty mówi do mojego serca, że jest osoba na tym miejscu, która potrzebuje to usłyszeć. Bardzo wyraźnie. Jesteś dzisiaj na tym miejscu, żeby to wziąć. 24 werset mówi tak. Wyrzuć w proch drogocenny kruszec, a złoto Ofiru rzuć między rzeczne skały. Niech Wszechmocny będzie Twoim złotem, a Jego uznaj za swoje najlepsze srebro. Wtedy naprawdę On będzie Twoją rozkoszą. Ku Niemu będziesz znosił swoje oblicze. Gdy będziesz się modlił, On Ciebie wysłucha, a Ty spełnisz swoje śluby. I o cokolwiek postanowisz, to też się powiedzie. A nad Twoimi drogami zajaśnieje światło, gdyż Bóg, jak zauważyłeś, utrąca ludzką pychę, lecz ludziom pokornym zsyła wybawienie. Ocala On nawet tego, kto nie jest niewinny. Jeśli tylko jest gotów oczyścić swoje ręce. Słuchajcie teraz, nie patrzcie się tam na ten werset, jak tam jest napisany, ale słuchajcie tego, co przeczytam z tego tłumaczenia. Ocala On nawet tego, kto nie jest niewinny. Czyli jest winny.
On ocala nawet tego, kto jest winny. Dzisiaj siedzisz na tym miejscu i myślisz o swoim życiu w potępieniu. Myślisz, że jesteś winny, że nie do końca wszystko zrobiłeś dobrze, że wiele rzeczy próbujesz i znowu ci się nie udaje i znowu upadasz i nie wiesz, czy możesz podejść następny raz do Boga, bo już to było tyle razy, że już nie możesz powstać. Myślisz sobie, że może do ciebie już nie ma szansy, ale przyszedłeś z pragnieniem na to serce i dzisiaj Duch Święty mówi do ciebie, jak Bóg jest dobry. Amen? Nawet jeżeli jesteś niewinny, jeśli tylko jesteś gotów oczyścić swoje ręce, On już ci przebaczył. Jeśli twoje serce jest gotowe oczyścić, jeśli twoje serce jest gotowe przyjść do Niego, On już ciebie przygarnął. On ocala nawet tych, którzy do końca ich życie nie jest poprawne. Ale jesteś gotowy, żeby to zrobić. On już ciebie ocalił. On już ciebie ocalił. I dzisiaj do ciebie chcę powiedzieć, że zanim ty w poczuciu winy przychodzisz do Bożego oblicza, żeby poprosić i nie masz odwagi poprosić o przebaczenie, On już to zrobił. On już to zrobił. On wyprzedza twoje pragnienia. Bóg jest dobry. Dzisiaj od samego początku pierwsza pieśń mówiła, że dobry jest. Cały czas. Bóg jest dobry. Amen? Bóg jest dobry. Krzysiek chyba, nie wiem, kilka razy powtórzył słowo Bóg jest dobry. I amen. To jest cudowne, to jest wspaniałe. My nauczyliśmy się i mówimy to i dobrze, że my wypowiadamy naszych słowa. Dobry Boże. Dobry Boże. Słowo dobry to jest jedno z imion Bożych. Jedno z imion Bożych mówi o tym, że jest dobry. Bóg jest dobry. I w Izraelu często pozdrawiano tym słowem dobry. Jest Bóg dobry. Oddawali chwałę Bogu. To jest cudowne słowo. Cudowne słowo dobry. Ale to słowo tutaj dzisiaj mówi nam o złocie. O bogactwie. Niech Wszechmocny będzie twoim złotem. Chcę was zabrać w takie miejsce, gdzie to, co najważniejsze, ten, kto najważniejszy, wszystko inne zostaje, ale ktoś jest najważniejszy w twoim życiu. Wtedy, kiedy życie nabiera innego wymiaru, innego sensu, innego wymiaru, kiedy jesteś z Nim, kiedy już wszystko przestaje mieć znaczenie, kiedy wszystko przestaje mieć wartość. Są wartości na tej ziemi i Bóg nam daje błogosławi w tych rzeczach. Są to dobre rzeczy, są bardzo dobre rzeczy i wiecie, wierzcie mi, ale Bóg chce obdarować ci jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Ale On chce mieć zazdrośnie dla ciebie i dla siebie, chce mieć relację z tobą. Chcę mieć, aby ta miłość była w pierwszej kolejności, aby to był punkt pierwszy. Moja miłość do ciebie, a twoja miłość do Niego. Amen? Halleluja. I w to miejsce chcę was dzisiaj zabrać. Chcę was zabrać. Duch Święty bardzo dotyka mojego serca, jak bardzo blisko jesteśmy tego momentu, a czasami małe rzeczy stawają między nami i jesteśmy w stanie cofnąć się. Jak to zrobić? Niech Wszechmocny będzie twoim złotem i Jego uznaj za swoje najlepsze srebro, wtedy On naprawdę będzie twoją rozkoszą. Halleluja. Czy miałeś takie pragnienie w swoim sercu, żeby na 100%, tak zupełnie, jeszcze więcej, iść za Bogiem, iść za Nim, zupełnie poświęcić, wszystko oddać Jemu, szukać Jego obecności, żeby On w realny sposób, że można było się Go dotknąć. Tak jak Mojżesz, wiecie, Mojżesz pewnego dnia powiedział, Panie, do tej pory znałem Ciebie ze słyszenia, ale dzisiaj Ciebie zobaczyłem i wiem, jaki jesteś. I on poznał, jaki jest Bóg dobry. Amen? Wtedy, kiedy były grzmoty, kiedy były wielkie plagi, kiedy były niesamowite rzeczy. Patrzcie się, Mojżesz widział Boga, jakim jest dobry. Jaki jest dobry. Jak miłuje i kocha swój Kościół, swój lud, swój naród. Bo Mojżesz zobaczył go. Szkoda, że więcej ludzi nie zobaczyło, że Izraelici wszyscy nie zobaczyli go takim bliskiej relacji jak Mojżesz. Wtedy wszyscy weszliby w 4 dni do ziemi obiecanej. Ale Bóg przygotował plan. On dał słowo, tak jak daje dzisiaj. I to jest zawsze Jego miłość jest taka sama. To nie tak, że Bóg sobie ubzdurał, że 40 dni ich pomęczy na pustyni. On zaplanował dla nich ziemię obiecaną i chciał im dać w tym momencie. Ale ich serca były daleko od Niego. Wiecie, co się dzieje, kiedy człowiek wchodzi w bogactwo, w ziemię obiecaną, z tym sercem, które ma swoim tam gdzieś tam grzesznym? Zniszczy wszystko. I na końcu samego siebie. Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyśmy weszli szczęśliwi, żebyśmy weszli pełni obfitości. A jak to jest możliwe? Musimy się wrócić do pierwszej strony Biblii. Kiedy Bóg stworzył ziemię, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, kiedy odłączył wodę od lądu, kiedy stwarzał wszystko po kolei, kiedy czytamy to, macie coś takiego? Kiedy czytacie o stworzeniu ziemi, że jakaś radość taka niesamowita w waszym sercu się budzi?
Ja nie wiem. Ja kiedy czytam właśnie, kiedy Bóg stworzył, wypowiadał Słowo, Duch Święty działał w tym momencie, jak Słowo Boże mówi, że unosił się nad wodami, wtedy chcę skakać z radości. Mówię, Boże, jaki Ty jesteś niesamowity i wielki. Halleluja. Mówisz Słowo i Duch Święty wykonuje. I w jednym momencie widzi, jak kontynenty się zaczynają tworzyć. Zaczynają się tworzyć. Ale to jeszcze jest nie wszystko. Wiecie, może to kiedyś, kiedy naszych ciał już nie będziemy w niebie, to poprosimy, żeby Pan pokazał nam rzeczywistość, taki film na dokumencie, jak to było, kiedy stwarzał ziemię. Ja będę taki moment wyczekiwał. I wiecie, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, kiedy już było wszystko doskonałe, kiedy było zielono, kiedy było wszystko było tak piękne, doskonałe, to Pan Bóg tęsknił do kogoś, z kim mógł porozmawiać, z kimś mógł mieć relacje, z kim mógł się śmiać, z kim mógł opowiadać, z kim mógł godzinami spędzać i mieć czas. I z kim by mógł pod rękę chodzić i ogłaszać cudowne, wspaniałe rzeczy. I tak jest właśnie, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka. I mówi, musi to być ktoś wyjątkowy. To musi być ktoś taki jak ja. Bardzo podobny do mnie, żeby miał takie same pragnienia, żeby miał takie same uczucia, żeby miał wolę, żeby mógł wybierać. To musi być ktoś bardzo podobny do mnie. I Bóg stworzył człowieka. Wyobrażacie sobie to? Bóg stworzył przyjaciela, z którym mógłby mieć relację, mógłby mieć społeczność. I chcę wam powiedzieć, że pragnienie Boga do dzisiaj jest, żeby mieć relację z tobą i ze mną. Amen. Jeżeli możecie to zapisać, to zapisz to, zapamiętaj to, że On cały czas za tobą tęskni. On cały czas chce mieć z tobą taką samą relację, jak była w raju. Jak była wtedy, kiedy nie było grzechu, wtedy, kiedy nie było żadnych przeszkód, kiedy chodzili razem i nadawali imiona zwierzętom. I Adam pewnie mówi do Boga, mówi, popatrz, jakie dziwaczne zwierzę z taką długą trąbą, jak go nazwiemy. I wiecie, wiele śmiechu było przy tym, wiele radości było przy tym. I wybierali imiona. Jak może się nazywać takie dziwne zwierzę? I kolejny dzień znowu wiele radości. Wiele rozkoszy. Wtedy naprawdę On będzie twoją rozkoszą. Ku Niemu będziesz wznosił swoje oblicze. Człowiek wyczekiwał Boga. Wypatrywał Go. A Bóg, kiedy się przechadzał, to mówi, nareszcie możemy znowu razem być. Razem możemy nareszcie być. Wiecie, przez grzech, przez nieposłuszeństwo, przez grzech zostało to złamane. Człowiek został ograbiony. Został ograbiony przez to. Ale jest nadzieja w Jezusie Chrystusie. Amen. Halleluja. Nasz cudowny Jezus Chrystus, Pan. Słowo Boże mówi, że to, co było zniszczone przez grzech, Jezus Chrystus przez swoją ofiarę na Golgocie, przez swój krzyż, przez to, że wycierpiał na krzyżu, że przyszedł na ziemię, oddał swoje życie za ciebie i za mnie, przywrócił te relacje. Niektórzy z was jeszcze nie wierzycie w to. Ale chcę was zabrać w takie miejsce. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Ewangelia. Najbardziej podoba się mi, kiedy Pan Jezus mówi o relacji z Ojcem. Bo wiecie, nikt z nas, ani nikt z ludzi od początku istnienia, kiedy ktokolwiek z ludzi, kto się urodził na ziemi, nie miał takiej relacji jak Pan Jezus. On z Ojcem miał cały czas kontakt. Cały czas miał relację z Nim. I wiecie, chociaż był Bogiem, On mówi, że nic nie zrobię bez Niego. Nic nie zrobię bez Niego. Nie, że nie potrafię zrobić nic bez Niego, ale nie chcę zrobić. Wszystko chcemy robić razem. Robimy wszystko razem. Kiedy On mówi, to ja to robię. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Może taki dziwny fragment, dziwny kawałek Słowa Bożego, ale bardzo wyraźnie mówi o tym, jaka może być nasza relacja, nasza bliskość do Boga, nasza rozkosz ze społeczności z Bogiem, nasza przyjemność bycia z Bogiem. Przyszedł pewien młody człowiek przyszedł do Pana Jezusa i czytajmy. Wtedy ktoś podszedł do Jezusa i zapytał, nauczycielu, co dobrego mam uczynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. Właśnie tutaj jest to imię dobry. Jeden jest tylko dobry. To jest imię Boga. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. Których? Zapytał. Tych usłyszał. Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować ojca i matkę oraz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Młody człowiek oświadczył. To wszystko wypełniałem. Czego mi jeszcze brakuje? Czego mi jeszcze brakuje? Popatrzcie następny werset.
Wówczas Jezus powiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Po tych słowach młody człowiek odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wiecie, to słowo jest różnie interpretowane, różnie jest tłumaczone, ale ja chciałbym zwrócić w szczególny sposób na dwie rzeczy tylko w tym słowie uwagę. Przykuć naszą uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, że Bóg jest dobry. On przyszedł, ten człowiek, młody człowiek, przyszedł młody człowiek do Pana Jezusa i mówi, nauczycielu dobry, co mam zrobić, żeby posiąść życie wieczne? A Pan Jezus zdziwiony był do niego, że tak dobrze zna imię Boga. To jest ktoś, kto jest wierzący człowiek. To jest ktoś, kogo nie trzeba uczyć. To jest nareszcie przyszedł ktoś, kto ma świadomość i ma jakąś relację z Bogiem. Bo mówi imię Boga. I z tym słowem wypowiedział do Jezusa. Mówi, nauczycielu dobry, co mam zrobić? Pan Jezus popatrzył na niego i mówi, przestrzegaj przykazań. Ja najpierw zadałem pytanie, dlaczego mówisz do mnie dobry? Przecież dobry jest tylko jeden Bóg. Dobry jest dla ciebie. Dobry jest dla wszystkich. Amen? On dobrze powiedział, a Pan Jezus się go pyta, dlaczego do mnie mówisz dobry, skoro jest tylko jeden dobry Bóg? I to było imię Boga wypowiedziane przez tego młodego człowieka. I Pan Jezus powiedział mu tak, czy przestrzegasz przykazań? A ten młody człowiek pyta się go, ale których? Było ich bardzo wiele. Izraelici mieli bardzo wiele, mają bardzo wiele przykazań. Nie tylko naszych 10. Oni mają bardzo wiele przykazań. I Pan Jezus mu mówi, wiecie, zdziwiło mnie to, kiedy czytałem to słowo, dlaczego Pan Jezus nie zaczął od najważniejszego? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej myśli, z całej siły? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Dlaczego Pan Jezus nie zaczął od najważniejszego przykazania? Dlaczego zaczął dopiero od takiego dziwnego przykazania? Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. Przecież najważniejsze przykazanie, Panie Jezus, zapomniałeś. Pan Jezus nie zapomniał tego przykazania. Ale kiedy wypowiedziane było imię dobry, imię Boga, Pan Jezus wiedział, że tutaj już jest najwyższa cześć, najwyższa rozkosz. Więc co tu mówić o jakichkolwiek relacjach? Tu trzeba iść dalej. Tu trzeba iść dalej. I zaczyna mu mówić od następnych przykazań. A on mówi, Panie, tych przykazań ja dawno przestrzegałem od mojej młodości. Nie wiem, ile od jakiego wieku zaczął, skoro młody był ten człowiek. Jest napisane wyraźnie, że młody człowiek odszedł zasmucony. Więc skoro od młodości, od dziecka pewnie przestrzegał wszystkich przykazań. I on mówi, Panie, przecież ja tego przestrzegałem zawsze. I Pan Jezus daje bardzo wyraźny obraz. Połączmy te dwa słowa, które żeśmy czytali teraz z Księgi Joba i to miejsce. Pan Jezus zaczerpnął tam z tego słowa. Zaczerpnął przez Ducha Świętego, zaczerpnął mądrości do jego życia. Ten człowiek naprawdę chciał być szczęśliwy. Ten młody człowiek naprawdę chciał życie wieczne. On naprawdę miał wielkie pragnienie swojego serca, nie wiedząc, jaka jest cena. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to on myślał, że swoimi uczynkami załatwi wszystko. I on, wiecie, w tym, kiedy my swoimi uczynkami zaczynamy spełniać jakby wymagania Boże, bo tak naprawdę ich nie ma, ale wymagania Boże chcemy wypełniać naszymi uczynkami, to zaczyna być jeszcze większy brak w naszym życiu. Tak było u mnie. Nie wiem, u kogoś jeszcze tak było? Chciałem być dobry, chciałem być poprawny, chciałem ładnie się odzywać, uśmiechać się do wszystkich, chciałem być miły do wszystkich. Słowo Boże mówi, że bądźcie mili, napełnieni tym, więc wypełniałem Boże Słowo. Amen? Wiecie, i czym więcej tego było, to tym więcej widziałem braków. Tym więcej widziałem, że jeszcze jakby gorszy jestem. Coraz więcej nie udaje mi się. Coraz więcej upadam, coraz więcej i chciałem coraz więcej uczynkami. I ten młody człowiek był bardzo podobny do nas wszystkich. On swoimi uczynkami, swoim przestrzeganiem robił bardzo wiele rzeczy i był bardzo poprawny, bardzo dobrym chrześcijaninem na dzisiejszy czas, można tak powiedzieć. Choć to był Żyd, był Żydem. Ale on na dzisiejsze czasy był bardzo dobrym człowiekiem. On wypełniał wszystkie przykazania. I Pan Jezus, widząc jego pragnienie, i widząc jego stan, wiedział, co mu jest potrzebne. I powiedział, te przykazania, które zawsze wypełniałeś, więc wróćmy teraz do pierwszego. Musimy wrócić tam, gdzie zacząłeś. Dobry. Zacznijmy od Boga. Jednej rzeczy ci brakuje. Jednej rzeczy ci brakuje. Wszystko przestrzegasz doskonale, ale miłość do twojego Boga nie przynosi ci radości. Rozkosz do Boga nie przynosi ci radości. Obecność z Nim nie przynosi ci radości.
Przynosi ci obowiązek poczucia winy, że jeszcze czegoś nie zrobiłeś. Przynosi ci obowiązek, że musisz jeszcze to zrobić, musisz tamto zrobić. Musisz się postarać więcej, musisz lepiej głosić, musisz mocniej uwielbiać, musisz więcej się modlić, musisz głośniej się modlić, więcej czytać Słowa Bożego. Jednej rzeczy ci brakuje, aby być doskonały. I tutaj bardzo bolało, bardzo bolało. Pan Jezus mu powiedział, widział jego serce, widział jak bardzo jest przywiązany, widział co jest na pierwszym miejscu w jego życiu i powiedział, sprzedaj wszystko co masz, a potem przyjdź do mnie i ja cię zabiorę w miejsce, gdzie poznasz kto jest dobry. I poznasz tego kto jest dobry. Ja cię zabiorę ze sobą na społeczność, zabiorę cię w relacje, zabiorę cię tam, gdzie naprawdę poznasz jak jest serce Boga, tego, który wypowiedziałeś na początku. Serce tego, którego nazwałeś dobrym. Ja ciebie zaprowadzę tam. On mu nie powiedział, że pójdziesz nie wiadomo gdzie. On mu nie powiedział, sprzedaj wszystko i będziesz biedny i wtedy będziesz szczęśliwy. Nie, to nie jest prawda. Ludzie dzisiaj z tego robią bardzo wielkie bzdury. Mówią, że można być biedny, ale szczęśliwy i wtedy to jest dobre. I ja wam powiem, kiedy przyglądam się tej Ewangelii, to powiem, że tak, są dwie kategorie. Są ludzie bogaci i nieszczęśliwi, ale jest coś jeszcze gorszego. Wy wyobrażacie sobie coś gorszego? Biedni i nieszczęśliwi. I często się mówi, że bogaty, ale nieszczęśliwy. Jakoś tam sobie radził, prawda? Więc nie róbmy z tego reguły. Nie róbmy z tego reguły, czy bogactwo tak, czy nie, czy bieda, czy bogactwo, to nie ma znaczenia w naszym życiu. Pan Jezus wyraźnie powiedział, co ma znaczenie. Kiedy powiedziałeś słowo Bóg dobry, słowo dobry, mówisz o Bogu, to chciej poznać Go bliżej. Chciej Go poznać bliżej. Chciej wejść w Nim w żywą relację. Chciej z Nim mieć społeczność, tak jak to było w raju. Tak jak było, kiedy Bóg zaplanował. Kiedy to jest możliwe? To jest możliwe, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa. Kiedy Go poprosiłeś, żeby zamieszkał w twoim życiu. Żeby oczyścił cię ze swoich grzechów. Bo wiecie, kiedy Bóg mnie oczyścił z grzechów, Jezus Chrystus to zrobił. Zrobił to w jednym momencie, tak? To ja wtedy poczułem się, że nigdy nie zgrzeszyłem. Że jestem zupełnie czysty. Tak jakbyś wziął zeszyt i otworzył pierwszą kartkę, jest zupełnie czysto, jeszcze nic nie jest zapisane. Tak poczułem się w moim życiu. I wiedziałem i byłem pewny tego, że w tym momencie już nie mam grzechu. Że nie mam grzechu. Że mogę razem z Nim zaczynać nowe życie. Amen? Też tak mieliście? Pomachajcie, jeżeli tak mieliście. Jeżeli przyjęliście Jezusa Chrystusa. Kto przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca? Halleluja. Odważnie. Odważnie. Do tego się trzeba przyznać. To jest dobry moment. Wiecie, Pan Jezus chce, żebyśmy dawali świadectwo, nie tylko w Kościele. Ale i wtedy się zaczęło życie. Wtedy się zaczyna życie. Ale ja wam powiem, że Pan Jezus temu młodemu człowiekowi powiedział, sprzedaj wszystko. Zostaw to, co ciebie trzyma. Zostaw to, co tak bardzo cenisz. To, co tak bardzo jest w twoim sercu ważne, w twoim życiu. I chodź ze mną, ja ci pokażę relację z kimś, kto jest dobry. To, co przewyższa wszystko. Gdyby ten młody człowiek potrafił tylko zrozumieć, kim jest Bóg, on zrobiłby to w jednym momencie. Sprzedałby wszystko, co ma najcenniejsze. Sprzedałby to wszystko i zrobiłby dokładnie to, co Jezus powiedział. Wiecie, kiedy długo myślałem nad tym, nad Słowem Bożym trzeba rozmyślać dużo. Kiedy długo nad tym rozmyślałem, Boże, postawiłeś go pod murem, nie dałeś mu szansy. Miałem takie pretensje, mówię, Panie Jezu, postawiłeś go pod ścianą. Mogłeś mu dać choćby bramkę B. Jeszcze jedno wyjście jakieś inne, trochę bogactwa, trochę za Bogiem. Ale Pan Jezus wyraźnie widział, że ten człowiek nigdy nie będzie szczęśliwy i nigdy nie będzie miał życia wiecznego z tym, co jest na pierwszym miejscu w jego życiu. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus kocha wszystkich tak, jak tutaj jesteście. Ale miłość nie polega na tym, że usłyszysz to, co chcesz usłyszeć. Miłość polega na tym, że ktoś uratuje twoje życie na wieki. Jezus Chrystus przyszedł, aby ratować twoje życie. On nie chce leczyć twoich uczuć, ale On chce uleczyć twoje życie. On chce uratować ciebie od śmierci i dać ci życie wieczne. On chce ci dać szczęście, a nie tylko 500 zł. Amen? Pan Jezus przyszedł do niego, kiedy człowiek z pragnieniem przyszedł i powiedział, chcę życia wiecznego, Pan Jezus, zrobię wszystko, żeby ci go dać. I zrobił wszystko. Halleluja. I powiedział prawdę. Powiedział prawdę, która tego człowieka bardzo zabolała. Zasmucił się i odszedł. Nie był gotowy na to. Nie był gotowy na to. Wiecie, i tak łatwo jest posądzać teraz tego człowieka. Co za głupi człowiek. Nienormalny. Życie wieczne przeszło mu przed oczami. Ale popatrzmy teraz na nasze życie.
popatrzmy na nasze życie. Może nie mamy takiego bogactwa ani tak dużo, a jak bardzo mocno się go trzymiesz. Jak bardzo mocno może coś trzyma mnie tutaj na ziemi. Jak coś bardzo mocno mnie tutaj trzyma, co jest na pierwszym miejscu. I tak sobie tam w głębi duszy sobie nie chcemy dać do powiedzenia, Boże, dzisiaj muszę się przyznać, że to nie Ty jesteś na pierwszym miejscu. Czy On jest rozkoszą w Twoim życiu? I teraz się zaczną trudne pytania. Czy jest radością w Twoim życiu? Czy nie możesz się doczekać momentu, kiedy możesz się spotkać z Nim? Czy jest taki moment w Twoim życiu, kiedy potrafisz wszystko zostawić? Wszystko. Wszystko zostawić i iść razem z Nim, mieć społeczność. Czy jest taki moment w Twoim życiu, kiedy usłyszysz głos i jesteś w stanie ważne rzeczy zostawić? Czy jest w moim życiu tak, że kiedy Bóg mówi do mojego serca, idź i zrób, a to w ogóle nie pasuje z moim charakterem ani z moim zachowaniem, czy polenizuję i zaczynam myśleć, kombinować, jak to ominąć? To znaczy, że jeszcze nie jest na pierwszym miejscu. Wiecie, i słyszę wołanie Boga, ja dałem wszystko i jeszcze zrobię wszystko do Twoim życiu, żeby mieć z Tobą relację, żeby mieć z Tobą społeczność, żeby zacząć z Tobą rozmawiać, żebyś Ty mnie usłyszał i odpowiedział mi chociaż jednym zdaniem. Widziałem kiedyś w modlitwie taki obraz, kiedy człowiek modli się, kiedy się modlę i w pewnym momencie, kiedy już powiedziałem wszystkie swoje prośby, swoje dziękczynienia, swoje cudowne uwielbienie, powiedziałem Bogu, jak bardzo Go kocham, jak bardzo wszystko jest ważne, to Jego w moim życiu. I w pewnym momencie dzwoni telefon, odbieram telefon i tutaj mówię amen, a tutaj mówię halo, słucham. I w tym momencie zaczynam rozmawiać już z kimś innym. I Bóg w tym momencie robi taki gest, chce Ci dać swoją obecność, chce Ci dać to, o co Go prosiłeś, chce odpowiedzieć na prośby, na wszystkie prośby, o które pytałeś. Wszystkie pytania, odnośnie których nie masz odpowiedzi. Chcę odpowiedzieć, ale Ty już rozmawiasz z kimś innym. Ty już myślisz o czymś innym. Już odszedłeś, już jest Twój czas zamknięty. Chcę Was zachęcić, abyśmy zaczęli szukać Boga. Szukaj Boga. Tak jak Dawid mówi do swojego syna. Słuchajcie, to jest najważniejsze, co można przekazać komuś. Jeżeli szukasz Boga, to szukaj Go i niech sprawia Ci to przyjemność. Niech sprawia Ci to rozkosz. Niech szukanie Boga, niech Boża obecność przynosi Ci radość. Niech przynosi coś, co w Twoim życiu zaczyna kwitnąć. Jeżeli to przynosi poczucie winy, jeżeli Twoje szukanie Boga przynosi poczucie winy, że jeszcze nie jesteś dobry w tym, w tamtym i w tym, coś tutaj pomyliłeś się, tutaj zrobiłeś źle, tutaj popełniłeś błąd, muszę to naprawić, muszę to poprawić, bo wtedy się będę podobał Bogu. To Ci nie przynosi radości. To nie przynosi rozkoszy. Bóg chce mieć żywą relację z nami. On chce rozmawiać z Tobą, posłał swojego Ducha Świętego. On dał wszystko. Ja nie wiem, jak to można słowami ująć, ale wiecie, Ewangelia mówi nam o tym, że Jezus Chrystus, Bóg w swojej miłości posłał Jezusa Chrystusa na ziemię, bo była tylko jedna droga, aby przywrócić obiecany raj, aby przywrócić obiecaną relację z Bogiem. Mi się podoba słowa mojego szwagra. Wiecie, on kiedy głosi Ewangelię, kiedy mówi w kościele, mówi świadectwo, to on mówi tak, bo ja kiedy się nawróciłem, to od tego momentu rozmawiam z Bogiem. Wy też rozmawiacie z Bogiem? I często tak za kłopota ludzi. Bo mówią, jak można rozmawiać z Bogiem? Właśnie w taki sposób, kiedy masz z Nim czas. Często ludzie mówią, za dużo mówisz, Bóg mi powiedział. Duch Święty mi powiedział. Bóg mi powiedział. Ja kiedyś zacząłem się zastanawiać nad tym, czy nie zmienić formy mówienia. Ale robię to z premedytacją, dlatego że kiedy Bóg mówi, to jest rozkosz, aby się tym chwalić. Chcę wam powiedzieć, że do ciebie też Bóg mówi. Do każdego, jak tutaj jesteście. Ja się wam muszę dobrze przyglądnąć, bo do każdego z was Bóg mówi. Każdy, jak tutaj jesteście. Czy to mężczyzna, kobieta, dziecko, młody, starszy, Bóg do ciebie chce mówić. Dlatego, że On chce mieć z tobą relację. I dzisiaj mówi do ciebie, dzisiaj mówi do nas. Mówi do nas, jak bardzo nas kocha, jak bardzo cenne mu jest twoje życie, jak bardzo cenne mu jest, wiecie, dać to, co najcenniejszego. Popatrzcie teraz na ten obraz. To jest obraz Boga. Bóg Ojciec stworzył świat, stworzył wokoło ciebie cudowną atmosferę. Dał Ci cudownych ludzi, wspaniałych ludzi dookoła Ciebie, rodzinę, tych, których kochasz, najbliżej Ciebie. Otoczył Ciebie środowiskiem, jakie nie mógłbyś sobie wymarzyć. Ale to jeszcze było mało.
Słowo Boże mówi, że On dał wszystko. Dał to, co najcenniejsze. Dał Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Posłał Go, aby Ciebie mógł wybawić i mnie. To jest obraz, że Bóg daje to, co najcenniejsze. Bóg daje wszystko. On dzisiaj stoi przed Tobą i mówi, Synu, córko moja, już dałem wszystko. Już dałem wszystko, żeby mieć z Tobą społeczność, żeby mieć z Tobą relację. Czy jesteś gotowy odwzajemnić swoją miłość dla mnie? Czy jesteś gotowy oddać wszystko? Czy jesteś gotowy przyjść w moją obecność, rozmawiać, mieć czas, uzgadniać sprawy, uwielbiać, modlić się, wzywać mojego imienia? Amen? Halleluja. Chcę was zachęcić. Wiecie, nie chcę nałożyć kolejnego brzemienia na was, ale chcę was zachęcić, abyście zaczęli rozmawiać. Rozmawiać z Bogiem. Nie wiem, czy nie słucham nigdy swoich kazań, ale czy jakbym tak przesłuchał swoje kazania, czy ja czasami się nie powtarzam za każdym razem. Chyba tak. Krzysiek, sprawdź to, ja nie mam odwagi. Wiecie, ale to jest moim spragnieniem serca. Jeżeli Pan stanie się Twoim złotem, Twoim najlepszym srebrem, kiedy zaczniesz Go cenić, coś, co ponad wszystko jest. Wiecie, ja wiele rzeczy bardzo lubię w swoim życiu. Bardzo kocham wielu ludzi, swoją rodzinę. Bardzo, wiecie, nawet czasami nie umiem tego wypowiedzieć. Faceci czego nie umieją wylewać na zewnątrz, więc czasami przed Bogiem idę i tam to wylewam. Mówię, Boże, muszę to gdzieś wypuścić, bo nie wiem gdzie. I wtedy to mówię Bogu, jak bardzo, bardzo kocham tych ludzi, jak bardzo są mi cenni. I kiedy to mówię wszystko, kiedy to wylewam przed Nim, to wiecie, to jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. On odpowiada na Twoje modlitwy, On odpowiada na Twoje słowo. On daje Ci bogactwo, On daje Ci rzeczy. Ale co, kiedy masz te relacje, kiedy słyszysz Jego głos, kiedy staję z kolan, ja bym chciał jeszcze raz, a kiedy czasami nie potrafię na kolanach, to stoję, chodzę i uwielbiam Boga. Ostatnio słyszałem takie świadectwo, że jeden brat, który przyjeżdża często do nas na modlitwę, mówi takie świadectwo, że moja żona zaczęła się modlić i zaczęła chodzić po domu. I mówi, zaczęło go to niepokoić. I był gdzieś tam w piwnicy i mówi, słyszy, zawsze było tak cicho, a tutaj coś tam u góry tupocze i tupocze po tym domu, nie? I w końcu się trochę wystraszył i biegnie tam do góry, pyta się, co ty robisz? A mówi się, modlę się jak Janusz Cieślar. On chodzi i się modli, to ja się też tak będę modlić. Ja się cieszę. Wiecie, ja moje serce jest wielką radością. Ja mam niskie ciśnienie, ja się tłumaczę tym. Wiecie, kiedy ja bym sobie klęknął, kiedy bym sobie usiadł, to ja zasnę. I nie potrafię się modlić długo. Ale kiedy chodzę, to pobudzam moje mięśnie. Kiedy chodzę, to mogę zobaczyć, mogę widzieć, mogę oglądać, mogę się modlić. I kiedy chodzę, to w modlitwie mogę być bardzo wytrwały. Czasami bracia mówią, że trzeba większą salę, bo Janusz nie ma gdzie chodzić. Ale przychodźcie na modlitwy, chodźcie na modlitwę, poruszajcie się w modlitwie, módlcie się, jakkolwiek, czy potraficie klęczeć. Wiecie, czasami to oglądam takie rzeczy, że kiedy przychodzę do Boga, jest tak ciężko, już nie potrafię czegoś przełknąć, nie potrafię czegoś, jakieś myśli atakują, bo też tak macie, że jakieś myśli cię atakują, przychodzi jakieś potępienie, przychodzi coś takiego, a to się nie nadaje, to się nie godzi, tam to źle wyszło, to w ogóle mogłeś to lepiej zaplanować. Macie coś takiego? Czy mam przestać? Jest. Okej. Okay. Mogę mówić dalej. I wtedy, wiecie, czasami ja to nazywam tak, że muszę te rzeczy przycisnąć kolanami do ziemi. Są rzeczy w naszym życiu, które trzeba przycisnąć, które nie mogą się nigdy podnieść. Więc takie rzeczy chciejcie przyciskać kolanami do ziemi. Wtedy idź na kolana, powiedz w imię Jezusa Chrystusa, ja wszelką myśl poddaję w posłuszeństwo Chrystusowi, przyciskam, jest na ziemi, przytłocz to nogami, a potem zacznij uwielbiać i dziękować Panu. Halleluja. Wiecie, najczęściej jest tak, ja bardzo lubię czytać Boże Słowo, bardzo lubię uwielbiać Boga przez czytanie Bożego Słowa. Znajduję Go tutaj, znajduję Go w Ewangeliach. Wiecie, ostatnio, mówiłem to już, nie będę mówił, na którym rozdziale jestem, Ewangelia Łukasza. I kiedy czytam Ewangelię Łukasza, jakoś tam dziwnym cudem znajduję się nad jeziorem Genezaret. Duch Święty wprowadza mnie w miejsce. Wyobraźcie sobie, jak Duch Święty niesamowicie działa, jak Pan Jezus chodził po ziemi, to jest, opowiem wam króciutką historię tylko. Jest człowiek, który słyszy Ewangelię, jest człowiek, który głoszona jest Ewangelia, słyszy ją wielokrotnie, wielu ludzi się nawraca, wielu ludzi przychodzi do Jezusa Chrystusa, kochają Go, a On zdrawia, On uwalnia, On zbawia. I ten człowiek słyszy Ewangelię, nawet w jego domu jest spotkanie modlitewne. Jego teściowa jest uzdrowiona z wysokiej gorączki, z choroby. Ma swój biznes. Człowiek, który jest,
Jest szczęśliwy w swoim życiu, powodzi się mu, dobrze się mu powodzi, ma swoją działalność, ma swój biznes. I wiecie, wydaje mu się, że fajnie, dobrze jest takiego przyjaciela mieć, Jezusa, który przychodzi do zgromadzenia, uzdrawia, kiedy jest problem, to można do niego polecieć, można zadzwonić, można zawołać go, on uzdrowi. Niesamowite. Ale w pewnego dnia przychodzi Jezus do jego pracy i mówi, wypłyń na głębie. Wiecie już, o kim mówię? A, o Piotrze. Wypłyń na głębie. Piotr zmęczony, oczy na zapałkach, całą noc ciężko. No ale skoro Pan Jezus moją teściową uzdrowił, no to zrobię to do Niego. To było kilka dni po uzdrowieniu. I Piotr taki na pół przekonany mówi, dobra, skoro mówisz, płyniemy, może to wycieczka, nie wiem. Wziął łódź, popłynęli, wziął Andrzeja, brata swojego i płynął z Panem Jezusem na... I Pan Jezus, kiedy już byli na wodzie, mówi, Piotrze, zarzuć sieci. Zarzuć sieci. Piotr mówi, no, jeszcze nie wypłukane te sieci dokładnie, bo dopiero co żeśmy zaczęli, no a znowu ich rzucać do wody, no po co ten glon łapać? I ryby już teraz nie ma, już noc była na łowienie ryb. Dobrze się znał na swoim rzemiośle. On przyszedł do jego biznesu. Pan Jezus nigdy nie był rybakiem. Piotr sobie myślał, może to ja tu jestem fachowcem. Ale skoro gość prosi, nie wypada odmówić. Zarzucił sieci i łódź w dziwny sposób zaczynała się nachylać na tę stronę. W dziwny sposób. Mówi, Andrzej, coś jest nie tak. Jakoś kotwicę żeśmy złapali chyba. Zaczynamy wyciągać. Ale kiedy wyciągli ryby, Piotr był oszołomiony. On nie wiedział, co się stało. I wiecie co? On się nawrócił wtedy. On upadł do Pana Jezusa do nóg i powiedział, grzeszny jestem, Panie. Jestem grzeszny. Ale to jeszcze nie jest takie ważne. Kiedy Pan Jezus powiedział do niego bardzo ważne słowa. I popatrzcie na to. Zobaczyłem to tam w tym miejscu, w Ewangelii Łukasza, kiedy Duch Święty zabiera nas na takie wycieczki. Pan Jezus do niego powiedział, tu jest sieć ryb, wyobraźcie sobie tę scenę, jest łódź na brzegu. Pomocnicy wyciągają to, bo nie dają rady we dwójkę. Sieci się rwią, pełno ryb jest. I Pan Jezus mówi tak, położył rękę na ramieniu Piotra i mówi, Piotr, słuchaj, od tego momentu będziesz łowił ryby, będziesz łowił ludzi. I zauważcie, jaki obraz Piotr zostawił w swojej głowie, w swoim sercu. Widząc pełne ryby, widząc, może w życiu nie widział tyle ryb, w życiu może za jednym razem tyle się mu nie udało złowić. I teraz wyobraźcie sobie, kilka lat później, ten sam Piotr, 50 dni po niebowstąpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, otwiera usta, pełny Ducha Świętego, mówi Ewangelię i 3000 ludzi jest nawróconych. I ten sam Piotr widzi te same ryby. Pan Jezus wtedy dał mu poselstwo i powiedział, Piotrze, ty nie będziesz wędkował, ty będziesz łowił. I ten obraz został na zawsze w sercu Piotra. Amen? Popatrzcie, kiedy Bóg mówi do ciebie, jaki obraz zostaje w twoim sercu, czy przyjmujesz go, ale musisz być w tym miejscu, żeby spotkać się z Nim, żeby mieć z Nim czas. Żeby mieć z Nim czas. To jest właśnie to, o czym mówię. To jest żywa relacja. Piotr dopiero kiedy uwidział go w działaniu, kiedy zobaczył cud, kiedy zobaczył coś, co dotyka jego serca, jego dziedziny, tak naprawdę powiedzieć, dopiero był w stanie przyjąć słowo od Pana. Najpierw pokutował, a potem został obraz w jego życiu, który został na całe życie. Został na całe życie. Pierwszy dzień głosił Ewangelię na mieście, 3000 ludzi się nawróciło. Drugi dzień głosił, 5000 się nawróciło. Wiecie, on nie miał obrazu pojedynczych, ewangelizowania pojedynczych ludzi, ale już wtedy Pan Jezus dał mu obraz, jaka będzie jego służba. Już wtedy, widząc te ryby, już jego obraz, nie rozumiał tego, nie wiedział w ogóle, o co chodzi. Nie wiedział nawet, o co chodzi o łowieniu ryb. Ale kiedy przyszedł właściwy czas, wypełniło się. Amen? I taki jest nasz Pan Jezus. Taki jest Bóg. Bóg jest dobry. Amen? I On chce przyjść do twojego życia w taki realny sposób. On chce z tobą rozmawiać, chce dać ci słowo, które mówi bezpośrednio do twojego życia, do twojego biznesu, do twojego zakładu pracy, do twojego serca, do twojej rodziny, do ciebie osobiście. Ja chcę was zachęcić, że Bóg nie jest kimś tam odległym. Tak jak młody człowiek powiedział, dobry jest Bóg.
Dobry jest Bóg. I tak właśnie takim gestem. Dobry jest Bóg. Tak ogólnie dobry jest Bóg. Panie, ale ja bym chciał życie wieczne. I co mam zrobić jeszcze? Wszystko już zrobiłem. Co mam zrobić jeszcze? Pan Jezus mu dał wyraźną wskazówkę. Niech on będzie twoim przyjacielem. Niech będzie najlepszym złotem. Najlepszym srebrem. Niech będzie tym, co jest najcenniejsze. Tutaj w tym, co czytaliśmy w księdze Joba. Księga Joba, niesamowita księga. Chcę was zachęcić, abyście czytali. Jest warta tego, żeby się pochylić i żeby więcej czasu spędzić nad nią. Bo jest bardzo wiele rozmyślań nad tą księgą. Czasami myślałem, że jest ciężka. Ale wiecie, Boże Słowo, kiedy Duch Święty nam pomaga, kiedy Duch Święty nam tłumaczy, niesamowitą mądrość wnosi do naszego życia. Dlatego czytajmy Boże Słowo. Chcę was do tego zachęcić. Ten 24 werset mówi tak. Wyrzuć w proch drogocenny kruszec, a złoto Ofiru rzuć międzyrzeczne skały. Tak sobie myślę, dlaczego międzyrzeczne skały? Wiecie, ja bardzo dużo przebywałem w strumykach, w rzekach, chodząc ze szkoły nawet. Nie szło iść drogą, ale trzeba było strumykiem. Więc jak coś wpadnie między skały gdzieś tam, w zwykłym takim powiedzmy, jak to nazwać, takie jeziorko, potrafisz zanurkować i wydostać to. Natomiast jeżeli między skały w szczelinę gdzieś coś wpadnie, możesz zapomnieć. Możesz zapomnieć. Tak samo było z rybkami. Kiedy łowiłem ryby, lubiłem to do przyjemności robić. Małe rybki. Kiedy sobie pływały, wpadłem do wody i wiecie, miałem taki już sposób, że kiedy widziałem, że wypływa w całej strony kamienia, to już wiedziałem, że była moja ta ryba. Miałem ją w ręce złapaną. Umiałem na rękę chytać. Nie wiem, czy bym dzisiaj potrafił. Ale wiecie, kiedy między szczeliny się dostała, to było zapomnieć. Mogłem iść w drugie miejsce. I tak samo jest z tymi bogactwami. Bóg mówił już do Izraela, mówił w tamtym czasie, wyrzuć kruszec, wyrzuć to, co cenne, to, co przed twoimi oczami, to, co dla ciebie ma wartość, wyrzuć to w takie miejsce, którego tego już nie wydostaniesz. Bo jeżeli kiedyś by ci ubzdurało i chcesz do tego wrócić, to zmarnujesz swoje życie. Niech Pan będzie twoim najcenniejszym złotem. Niech Bóg będzie twoim najcenniejszym srebrem. Amen. Do tego nas zachęca Słowo Boże. I popatrzcie się, już od odległych, dawnych lat, już od odległych lat Bóg mówi już do ludzi, mówi wtedy. Jeżeli On będzie twoim złotem, jeżeli Pan będzie twoim srebrem, wtedy, tam jest napisane, wtedy Wszechmocny będzie twoją rozkoszą. Będzie twoim najlepszą rozkoszą. Amen? Będzie twoim źródłem radości. Człowiek chce być szczęśliwy. I szuka szczęścia wszędzie indziej. A Bóg mówi wyraźnie, gdzie jest szczęście. Bóg mówi wyraźnie, gdzie jest życie wieczne. Bóg mówi tak wyraźnie, gdzie jest szczęście. Bóg mówi, słuchaj, jest jeden punkt i jedna droga do tego, aby zdobyć szczęście. Niech Wszechmocny będzie twoim najcenniejszym skarbem. Wtedy będziesz szczęśliwy. Amen? Halleluja. Tak jak Krzysiek czytał to słowo, szukaj Pana i nie szukaj Go w sposób materialny, nie szukaj Go w sposób, że jeszcze tamto musisz zrobić, ale szukaj Go jak? Żeby sprawiało Ci to przyjemność. Szukaj Go tak, abyś miał rozkosz w szukaniu Jego, abyś mógł Go znaleźć. Wiecie, kiedy szukamy Boga na naszych spotkaniach modlitewnych, przy okazji chcę zachęcić was, jeżeli ktoś ma czas, w czwartek wieczorem siostry, w piątek wieczorem mężczyźni, jeżeli macie czas, przyjdźcie na modlitwy. Szukamy Pana każdy piątek. I wiecie, każdy raz jest inaczej. Mi się wydaje, że w swoim życiu zaliczyłem już bardzo wiele spotkań. Ale nigdy nie było tak samo. Nigdy nie było, żeby Duch Święty nie objawił czegoś. To jest tak jak droga, którą oświetla dalej i jest następny krok. I wiemy, co robić wyraźnie, co robić dalej. Halleluja. Ostatnio Bóg mówi tak wyraźnie, że wręcz w materialny sposób możemy słuchać i postępować tak, jak On mówi. I zapominamy o tym, a słyszymy świadectwa, że Bóg niesamowicie użył kogoś tam przez właśnie to świadectwo. Taki On jest. On sobie robi swoje dzieło przez to, kiedy Jego dzieci są blisko Niego i kochają Go. Kiedy chcą mieć z Nim relacje, kiedy chcą z Nim rozmawiać. To jest jedno ze spotkań, kiedy wspólnie razem przychodzimy przed Boże oblicze jako dzieci, jako rodzina. Ale też jest miejsce, kiedy możesz przyjść osobiście. Powinieneś przyjść osobiście. Ja nie chcę mówić powinieneś. Nie chcę na was nakładać żadnego brzemienia. Ale Pan Jezus zrobił bardzo wyraźny gest do człowieka, który chciał być szczęśliwy. Jeżeli twoje serce jest pragnące i mówisz, Boże, chcę Ciebie na 100%, nie chcę tylko ze słyszenia Ciebie znać, ale chcę Ciebie oglądać, to wiesz dzisiaj, co zrobić. Zacznij Go szukać. Zacznij Go szukać i znajdziesz. Halleluja. Zacznij Go szukać. Wiecie, wieczorem czasami, kiedy się kładę, to mówię, Boże,
jak już bym chciał, żeby była 5 rano. Halleluja, halleluja. I nie musisz spać, możesz iść w nocy modlić się. Wstaję czasami i idę, urywam się, idę i czasami szukam Bożego oblicza. Halleluja, dziękuję Bogu za tych ludzi, którzy nie potrafią dużo spać w nocy. Mogą się więcej modlić. Ja mam taki sen, że kiedy się położę, od razu śpię. Chciałbym więcej czasu mieć, żeby mógł spędzać. Ale wiecie, wykorzystuję każdy moment. Każdy moment. A już nie przepuszczę momentu, kiedy słyszę Boży głos, że chce zacząć mówić do mnie. Wyrwałbym, nie wiem, z jakiego miejsca. Wyrwałbym od razu, bo wiem, co to jest. Wiem, jaka jest cena Jego obecności. Wiem, jaka jest rozkosz, kiedy On zaczyna mówić. Wiecie, jak się cieszę, kiedy mogę przeczytać przed wami słowo. Kochanym dzieciom Bożym mogę usługiwać. Mogę wam kelnerować tutaj dzisiaj. I chcę powiedzieć wam, że kiedy mówię Boże, dziękuję Ci, że będziesz mógł używać mnie do tych kochanych, cudownych ludzi, którzy tutaj będą siedzieć i słuchać Bożego Słowa. I Bóg wtedy zaczyna mówić do mnie. To jest niesamowite. To jest coś innego. To jest znowu coś innego niż osobiście do Ciebie. I zaczynam widzieć was, jak Bóg was bardzo kocha. Zaczynam widzieć i zaczynam się modlić. I zaczynam się modlić. Ostatnio, kiedy zacząłem się modlić o słowo, Bóg mi mówi, módl się o poznanie Jezusa Chrystusa. O to, aby Duchu Świętym, abyśmy mogli poznawać Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że my Go jeszcze nie znamy. To znaczy, że kiedyby dzisiaj Pan Jezus tutaj przyszedł, to wielu z nas by się przeraziło. A wiecie, jak ma być? O, Panie Jezu, trochę inaczej sobie wyobrażałem, ale dobrze, że jesteś. Halleluja. Nasze wyobrażenie może być inne, ale Ty go tak znasz, że wystarczy, że się odezwie i już go możesz znać. Powiem wam takie króciutkie świadectwo. Teraz mi to wpadło mi to do serca. Kiedyś w Wiśle, tam gdzie mieszkałem, mieszkało takie małżeństwo, bardzo, bardzo starsi ludzie, bardzo kochani, którzy znali Pana od wielu lat, bardzo gorący, mieszkali przy szlaku turystycznym, mała chatka, przy samym szlaku turystycznym i ta siostra bardzo słabo widziała. Bardzo słabo widziała, prawie że nic. Kiedy wchodziło się, pytałem się jej, kiedy wchodziło się do domu, to widziała, że światło się zrobiło w kształcie drzwi i nie umiała poznawać. Ona nie poznawała, zawsze pytała się wszystkich, skąd jesteś, kim jesteś. Dużo turystów przechodziło, byli zainteresowani, patrzyli, ona głosiła im Ewangelię, ona im śpiewała, cudowna Boża łaska. Każdy, kto tam przechodził, coś usłyszał o Jezusie. I wiecie, kiedy ja tam przechodziłem, do moich dziadków chodziłem, kiedy tam przechodziłem tędy, to nie umiałem tam przejść, żeby nie zahaczyć. Więc weszłem tam, chociaż nieśmiały, byłem bardzo młody wtedy. Byłem nieśmiały, byłem trochę taki lękliwy, ani żadna rodzina, wiecie, ani nic, ale chciałem chociaż się przywitać. I kiedy wszedłem tam i przywitałem się, powiedziałem dwa zdania, to nigdy nie chciałem się przedstawiać, skąd jestem, kim jestem, ale ona prowokowała, żebym zaczął mówić, żebym zaczął rozmawiać. I ja to wyczułem. I kiedy zacząłem rozmawiać, kiedy zacząłem opowiadać, a dzisiaj taka fajna pogoda, tak się mi fajnie wybrało na spacerek, chciałem się przespacerować, to ona po 5 minutach powiedziała mi, skąd jestem i kim jestem. Po głosie. Ona poznała i wiedziała, a to ty Janusz jesteś, to ty idziesz na wyśnij do dziadka. I już zaczęła mówić ze mną, już wiedziała, z kim rozmawia. I wiecie, i mi to dało niesamowity obraz. Że my w naszym ciele wielokrotnie nie widzimy naszego Boga, nie widzimy Go, ale w naszym głosie, kiedy usłyszysz dwa zdania, kiedy usłyszysz dwa zdania, kiedy usłyszysz słowo, kiedy usłyszysz coś, co płynie z ducha, potrafisz rozpoznać. Amen? I nasz wzrok fizyczny nie jest tak potrzebny bardzo w tym momencie, żeby rozpoznać Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że kiedy On przyjdzie w chwale, to my zostaniemy zabrani razem z Nim. Halleluja. I ja wierzę w to, że my wtedy będziemy musieli znać Go takim, jakim On jest. My już teraz powinniśmy, jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, ale już teraz powinniśmy być gotowi, Panie, przyjdź. Panie, przyjdź. Niech nasze poznanie wzrasta z każdym dniem. Jak to się stanie? To się stanie tak, że Ty będziesz czytał Słowo Boże, będziesz miał z Nim relację, będziesz zadawał pytania, a On Ci odpowie. Kiedyś, kiedy usłyszysz Jego głos, pójdź do mnie, synu, albo pójdź do mnie, córko, Ty rozpoznasz, Panie, to Ty mnie wołasz. Na Twój głos zawsze idę. Nieważne, czy to jest przejście teraz jeszcze, czy to będzie przyjście, kiedy trąby zabrzmią, ale poznamy Jego głos. Będziemy wiedzieć, że to jest On. Halleluja. I nic większej radości nam nie będzie sprawić, nie sprawi to, jak usłyszeć, że już czas, że już czas. Wiecie, wielu ludzi mówi, że to przerażenie, że to nie wiadomo, co będzie, że to coś się stanie i nie wiem co. Ja wam chcę powiedzieć, że to ta miłość, miłość do Boga, do tego, który jest dobry, miłość i relacja i społeczność z Nim i to, że Go będziemy poznawać każdy dzień, przez każdy dzień będziemy poznawać, jakim On jest.
Halleluja, coś się tutaj już we mnie rusza. Kiedy go będziemy poznawać, to sprawi, że pewnego dnia powiem, nareszcie jesteś. Nareszcie jesteś. Czekaliśmy całe życie na Ciebie, Panie Jezu. Halleluja. Nareszcie idziemy do Ciebie. Nareszcie jesteś. To właśnie tak ma sprawić. Czy dzisiaj w Twoim życiu jest tak? Czy jeszcze czasami nie jest tak, żeby trzeba przyciszyć radio albo wyłączyć telewizor, bo nie wiadomo, czy gość nie przyjdzie jakiś, a może nie chce tego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czy coś w moim życiu, czy nie trzeba czegoś posprzątać, bo tutaj bajzel się mi zrobił? Czy czegoś na szybko nie muszę zrobić? I to jest właśnie uczynki. Muszę. Czy czegoś nie muszę zrobić? Jeżeli kochasz, jesteś gotowy go przyjąć zawsze. Nie wstydzisz się. Nie boisz się. Ale chcesz go zawsze. Panie, przyjdź do mojego życia. I wtedy, kiedy jestem słaby, i wtedy, kiedy jestem mocny, przyjdź do mojego życia. Halleluja. Jak się modlisz? Czy przychodzisz z rozkoszą? Czy przychodzisz z radością? Czy przychodzisz z czymś, co sprawia Ci naprawdę rozkosz i radość? Chcę Was dzisiaj zabrać w to miejsce, abyśmy zaczęli szukać Pana i aby nam to sprawiło radość. Aby sprawiło to w Twoim życiu radość. Żeby to nie było obowiązek, trzeba Ojcze nasz zmówić rano, wieczór i coś tam powiedzieć jeszcze od siebie. Ale czy przynosi Ci to radość? Czy tak jak bogaty człowiek zostaniesz zasmucony? Pan Jezus mówi zawsze prawdę. On tego człowieka nie chciał pognębić. On go nie chciał zasmucić. Tak wyszło z tego względu, że on nie chciał oddać tego, co ma tak cenne. Ale ja was chcę zachęcić dzisiaj, abyśmy przychodzili przed Boże oblicze, zostawiali to, co jest cenne w twoim życiu. Może czegoś się uchwyciłeś tak bardzo, że mówisz wszystko, mogę, ale tego jednego nie puszczę. Porozmawiaj z nim. Nie mówię ci teraz, że puść to. To by było za łatwe. To by było z mojej strony za łatwe, a ty byś powiedział, no łatwo ci mówić. Ja cię do tego nie chcę zachęcać, ale chcę ci coś powiedzieć. Idź do domu i porozmawiaj z Bogiem o tym. Powiedz Mu wszystko, jak to widzisz. I zapytaj Go, co On chce na to odpowiedzieć. Co On ci odpowie na to. Porozmawiaj z Nim. A kiedy On ci odpowie, nie bój się z Nim polemizować. Nie bój się. Ja wam opowiem, nasz Bóg jest cudowny. On jest dobrym Bogiem. On się nie gniewa i On nie zostawi ciebie. On się nie obraża. To już wiem na pewno. Nie wiem, jakie jest moje poznanie Boga do tej pory, ale wiem, że na pewno się nie obraża. Wiecie, ja kiedy szedłem tutaj na spotkanie, miałem głosić Słowo Boże, miałem przygotowane niesamowite kazanie. Ja już chyba o tym mówiłem. Ale gdzieś w połowie mojej drogi, czy to było może tutaj, Duch Święty przyszedł i mówi, dzisiaj będziesz mówił o tym Słowie, to będzie zupełnie co innego. I ja się zacząłem kłócić z Bogiem. I mówię, nie, ja mam przygotowane i nie zmienię tego. Tak już zostanie, tak postanowiłem i tak będzie. A Duch Święty mówi, nie, to będziesz mówił o tym, bo dzisiaj moje serce będzie w tym. I kłóciłem się z Bogiem do tego momentu, aż tutaj nie wiem, kto prowadzący powiedział, że poprosimy do usługi. Kiedy stanąłem, zobaczyłem was. Zobaczyłem wasze twarze, wasze oblicze. Zobaczyłem, jak bardzo Bóg was kocha. Jak bardzo jesteście cenni przed Jego obliczem. Pomyślałem sobie, Boże, co mogę innego powiedzieć, jak nie tylko to, co Ty chcesz im powiedzieć. I zacząłem mówić to, co Duch Święty chciał. Bóg jest niesamowity. Chcieliśmy mieć z Nim żywą relację. Chcieliśmy Go słuchać i chcieliśmy mówić. Wszystkie rzeczy, z którymi nie wiesz, jak sobie poradzić, chcieli do Niego przynieść. Mój dziadek miał takie powiedzenie, wiecie, mało ludzi przychodziło do Niego o radę. Mało ludzi. Chyba ja byłem najczęściej. Ale kiedyś słyszałem, jak ktoś przyszedł do Niego i mówi sobie, że w pewnym momencie, że raz jest do góry, raz jest na dół, że jakoś tak w jego życiu nie, że co robić? I zawsze jego odpowiedź była, a ile się modlisz? A ile się modlisz? Tu jest podstawowe pytanie. Ile się modlisz? Ile rozmawiasz z Bogiem? Czy już byłeś z tym problemem u Boga? Tak łatwo jest polecieć do kogoś, do ludzi i dostać szybko odpowiedź. Łatwo jest, wiecie, w niektórych momentach nawet powiedzieć, pomódl się o mnie i niech to pryśnie. Niech to w tym momencie tego nie będzie. Ale pytanie by trzeba było zadać, a czy byłeś z tym u Boga? Czy z tym, który najbardziej ciebie, najlepiej ciebie zna? Ty ten, który chce mieć najwięcej z tobą czasu? Czy już z nim o tym porozmawiałeś? Czy tam już byłeś? Czy masz od niego odpowiedź? To takie trochę pytanie nie na miejscu, bo gdybyś był, to już byś nie miał pytania. Amen? Halleluja. I przypomina się mi ten przykład, tak słyszałem gdzieś tam przy robocie, on się pytał i on mówi, że jest tak albo tak.
I on w pewnym momencie, dziadek wyprostował się i pamiętam, że była taka długa droga, taka leśna długa droga była prosta, bardzo długa taka prosta droga była. I on mówi, patrzcie, jest droga. Droga za Jezusem jest bardzo prosta. Jest bardzo prosta. Droga jest tak, jakby z bicza strzelił. Jest prosta za Jezusem. A ty idziesz tak. Wyobrażacie sobie to? Jest droga prosta, a idziesz tak. I mówi, Boża obecność tylko jest w twoim miejscu wtedy, kiedy przecinasz tę drogę. A wszystko inne jest w przykopie, albo w jednej, albo w drugiej. I my czasami lubimy sobie komplikować nasze życie. Kiedy jest spotkanie, kiedy jest Boża obecność, to mówię, halleluja, Boże, jak fajnie. Ale już szybko potem potrafimy zejść z przykopy. Zacznijmy iść Bożą prostą drogą. Amen. Halleluja. To, co na początku czytaliśmy, i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I co będą robić? I będą szukać mnie, i będą modlić się. Amen. Popatrzcie się. I będą mnie szukać, będą się modlić i odwrócą się od swoich złych dróg. Inaczej mówiąc, zaczną iść tą prostą drogą. Amen? Halleluja. Trzeba też coś robić w swoim życiu. Nie można tylko powiedzieć, Panie, to ja już się tylko będę modlił i nie będę nic zrobił. Trzeba coś zrobić w swoim życiu. Ale Pan Bóg mówi cudowną, niesamowitą obecność, obietnicę do twojego serca. To wtedy ja wysłucham. I twoje modlitwy będą wysłuchane. Odpowiem na każdą. Wszystkie rzeczy załatwię. A tutaj w Księdze Joba czytamy jeszcze, nawet jeżeli byś był nie był niewinny, przytrafiłoby ci się coś, to ja i tak cię z tego wyratuję, jeżeli tylko będziesz chciał naprostować swoją drogę. Już ci daję zapewnienie na przyszłość. Nie musisz się nawet bać o to, że Boże, co będzie, jeżeli się potknę? Boże, co będzie, jeżeli coś nie wyjdzie? Mieliście coś takiego? Kiedy podejmujemy pracę, to może tak być, prawda? Kiedy przychodzi jakieś ryzyko zawodowe, to sobie myślę, a co, jeżeli to nie wypali? Czy będę miał do czego wrócić? Czy będzie się gdzieś zaczepić? Czy to nie jest za wielkie ryzyko? A tutaj Bóg daje ci zapewnienie, że nawet jeżeli się potkniesz, i tak cię z tego wyratuje, jeżeli będziesz chciał naprawić swoją drogę. Jeżeli naprawić, to znaczy wrócić do mnie, przyjść do mnie i być w mojej relacji. Nawet będą mogły się zdarzać pomyłki w twoim życiu, ale ja będę z tobą i wyratuję cię z tego. Halleluja. Jedyne, co chciałbym powiedzieć dzisiaj, to za wszelką cenę zostawmy wszystko, co może stać między Bogiem a tobą. Przyjdźmy przed Jego oblicze. Niech On będzie rozkoszą naszą. Ja poproszę jeszcze o to słowo, żeby Krzysiek przeczytał to słowo, które było na początku. Że Pan będzie twoją rozkoszą. Niech szukanie Pana sprawi ci radość. Niech to ci sprawia radość. Nie róbcie niczego na siłę. Nie róbcie niczego na siłę, bo musisz. Janusz wstaje 5:30, ja też muszę. Nie rób tego. Możesz zacząć. Fajnie jest. Mi będzie miło. Będę, i powiedz mi o tym. Będę wiedział, że razem się modlimy. Ale nie rób tego, bo musisz, bo trzeba. Poszukaj Pana i powiedz, Panie, chcę szukać Ciebie, bo Cię kocham. Chcę szukać Ciebie, bo tak mało jest w moim życiu Twojej obecności. Tak mało jest. Chcę coraz bardziej prosto iść tą drogą. Właściwie to ja bym chciał iść cały czas razem w Twoją obecności. Właściwie to ja nie chcę z tej relacji wychodzić, tylko czasami do pracy chcę pójść razem z Tobą. Amen? Chciejmy traktować Boga jako Boga żywego, jako kogoś realnego. Nie jako kogoś, kto go jako młody człowiek powiedział dobry, ogólnie dobry. Boga, który tam jest, który jest dobry, który coś tam, gdzieś tam. Wiecie, szczególnie w zachodniej Europie jest taki trend, że kościół kościołem, życie dobre powinno być, ale nic ponadto, bo to jest nienormalne. Czy tymczasem Pan Jezus zostawił zupełnie inne dziedzictwo. Powiedział, jestem Bogiem, który was stworzyłem i prawda jest taka, że ja od początku chciałem mieć z wami relacje i chcę dalej. Chcę z wami przebywać, chcę z wami rozmawiać, rozkoszować się. Chcę, żebyście wchodzili w biznes, w różne rzeczy, żebyście byli bogaci. Amen? Dwie osoby się zgłosiły. Bóg chce, żebyście byli bogaci. Amen? Ale żebyście byli bogaci razem z Nim. Halleluja. Bóg kocha bogatych ludzi. Ja gdybym miał jeszcze jedne 40 minut, pokazałbym wam, w ilu domach Pan Jezus był i kto z nich był biedny. Ani jednym. Pan Jezus kochał biednych ludzi. Pomagał im, uzdrawiał i robił wszystko, żeby im podnieść pomoc. Wyszedł naprzeciwko. Ale jadł, przebywał u bogatych ludzi. On kochał bogatych ludzi. Oni zostawiali wszystko dla Niego. Choćby przykład Mateusza.
Amen? Oni zostawiali. To są ludzie, którzy zostawili wszystko. Piotr zostawił swój biznes. Wiecie, ja bym tak pomyślał chociaż Andrzejowi, żeby go przekazał, nie? Ale do końca nie wiemy nawet, komu on swój biznes przekazał. On z Andrzejem razem poszli. Oj, Piotrze, nie wiem, czy dobrze zrobiłeś, ale wiecie, Piotr, kiedy zobaczył Jezusa, kiedy zobaczył relację, kiedy zobaczył, co zyska, już nie było mu żadne straty. Wynajął swój biznes, mówi, łówcie, niech wam się powodzi, niech będzie dobrze, dziesiątą część mi możecie dawać z tego. Ja będę żył tak, jak Pan Jezus mi powiedział. I w moich oczach niech będzie ten obraz ludzi i to nie na wędkę łowionych, ale do sieci, które się rwią. Amen. Halleluja. Dlatego przyjmij Bożą obecność. Przyjdź do Jego obecności. Wyznacz sobie czas. Porozmawiaj z Panem. Wiecie, jak ja zrobiłem na samym początku? Ja powiedziałem, Duchu Święty, jesteś w moim sercu, jesteś cudowną radością w moim życiu. Ale proszę Ciebie, jeżeli ja wyznaczę czas, że to będzie ta i ta godzina, czy Ty przyjdziesz? Pomyślcie, jaką odpowiedź dostałem. Na tę chwilę żadnej. Nie usłyszałem nic. Będę. O, dokładnie, punktualnie będę. Ale wyznaczyłem tę godzinę, poszedłem na modlitwę. Zacząłem szukać Pana. I wiedziałem, że On jest. Że On jest. Dzisiaj czasami On już mnie woła prędzej. Alleluja. I to jest cudowne, to jest wspaniałe. Kiedy On posyła słowo. To mi daje siłę. W przeciwnościach, w problemach. Nie chcę wam powiedzieć, że nie ma żadnych problemów. Są i to wielkie. Ale w przeciwnościach, w siłę, w tych wszystkich rzeczach On mi daje siłę do zwycięstwa. On mi daje siłę do zwycięstwa. Wtedy, kiedy już wydaje się, że coś trzeba zostawić, On mówi, wstań, trzeba zrobić zadanie. I wtedy czuję, jak naprawdę jest ze mną. I dziękuję znowu za to, że mogę wstawać w Jego sile. Halleluja. Nie w mojej, bo moja to tylko słabość, ale w Jego sile. Halleluja. Niech Bóg was błogosławi. Niech napełnia wasze serca. Jeszcze proszę Krzysia o to słowo. A ty, Salomonie, mój synu, poznawaj Boga swojego Ojca. Służ Mu całym sercem. Znajduj w tym dla siebie przyjemność.